Kolejnym pomysłem na wykorzystanie tortilli są rolatki z tortilli. To jest zawsze totalny hit, który jako pierwszy znika ze stołu. Ja podaję je często na imprezy, ale również jako śniadanie czy kolacja. W moim domu takie rolatki znikają dosłownie w kilka minut i każdy sięga po nie z przyjemnością. Rolatki za każdym razem mogą też smakować inaczej, bo możesz do nich wykorzystać swoje ulubione dodatki, zarówno warzywa, wędliny czy ryby. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. Zaczynajmy! Ogórka, paprykę oraz ulubioną wędlinę kroję w drobną kostkę. Możesz tu wykorzystać swoje ulubione warzywa, wędlinę oraz ser. Do miski przekładam śmietankowy serek kanapkowy i dodaję do niego przygotowane wcześniej składniki. Składniki do przygotowania roladek znajdziesz na końcu filmu. Masę doprawiam do smaku solą oraz pieprzem. Całość dokładnie mieszam. Taką pastę przekładam na tortillę i rozprowadzam ją równą warstwą. Ważne, aby u góry placka zostawić trochę samej tortilli, aby rolatka dokładnie się zamknęła. Następnie ciasto zwijam w roladę. Przed krojeniem najlepiej zostawić ją na jakiś czas w lodówce. Następnie tortillę kroję na mniejsze porcje i podaję. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!